Cześć, to Jeżyro i pro metody na przeszkody. Ponownie Mateusz, Mati Strupiński i dzisiaj Mati pokaże swoje tipy na World Wall, krzywą ścianę, rampę, no i konieczna przeszkoda ninja. Warto się zapoznać, jak tutaj można do niej podejść. Dokładnie tak. Za nami właśnie światowej sławy krzywa ścianka, czyli podstawowa przeszkoda właściwie z ninja. Ta za nami ma 4,55 wyższa, niższa 3,66 jakoś. Także będzie się działo, no i oglądajcie. Wyższa niż w programie. Tutaj 4,55 to jest 25 cm, 30 cm więcej niż w programie. Tak, 4,55 jest na jedynce, 4,20-30 jest na dwójce i 4 metry jest na trójce. Także. I ta trójka właśnie jest tak troszkę dla bardziej początkujących. W tym filmie też Mati pokaże, jak w ogóle zabrać się do tej przeszkody, bo wbrew pozorom ona też jest techniczna. I ja jako taki ktoś, kto się bawi w ninja, no to na moim przykładzie będzie można zobaczyć, jak to wygląda u kogoś, kto no jest jednak bardziej początkujący i kogoś bardziej pro, jak Mati. Zapraszam. Siemka, tutaj przed nami niższa ścianka, na której będę pokazał ręczyczenia. Podstawą do rampy wbrew pozorom są buty i technika, tak? Także jeśli chodzi o buty, jakie możecie stosować, to na pewno muszą być przyczepne. Tak, jest taki ten, a ja mam takie, ale to w tym odcinku właśnie, który z Matiem żeśmy nakręcili, jakie buty do Ninja Warrior, to tam to właśnie sprawdźcie dokładnie, o tych butach, jakie są ważne, co no. Jeżeli mamy już buty na rampę, możemy zabrać się za pierwsze wejście na rampę, czyli oswoić się z momentem wejścia, od razu się nie wbiega, no bo zrobicie sobie krzywdę, ogólnie rzecz biorąc, trzeba wejść sobie na czworaka, tak, także dajcie sobie stopy, wbijacie jakbyście mieli raki na butach, czyli przodem. Nie, trzeba na podeszwach butów, na czubkach butów wejść, ręce do przodu i na czworaka sobie wchodzimy. Hop, i schodzimy sobie również przodem z rampy, tak? Także to jest podstawowe ćwiczenie, które oswoi was w ogóle z rampy. Tak samo na dłużej można próbować, czyli przodem, przodem również, tak? To jest ćwiczenie pomocnicze do rampy, także polecam. Dobra, czy wejście na krzywą ściankę jest takie oczywiste? No właśnie nie jest, tak? To nie możecie biec na ściankę, jakbyście biegli po prostym, po płaskim, czyli biec w taki sposób, biegniecie na nocach i po prostu zwyczajnie się zjedziecie, tak? Więc technika biegu oprócz tego, że buty są przodem i na stópkach, na przodach butów opieramy stopy, to co robimy? Staramy się zaangażować biodra, czyli wcisnąć się do przodu, odchylić sylwetkę, czyli odcinek tutaj lędziowy, wcisnąć do przodu, piersiowe się odchylamy i patrzymy do góry, tak? Czyli nasz cel w tym przypadku jest numer 4, czyli górna część rampy, żeby pod nią podbiec, muszę się wbrew pozorom odchylić. Kiedy wchodzę na rampę, próbuję to zrobić w taki sposób, ale na razie jeszcze nie. Jeżeli będziecie robić wchodzenie tego typu zbyt wolno, no to zejdziecie, tak? Trzeba nabrać szybkości, dynamiki i podbiec, odchylając się do góry, wtedy wejście pod rampę jest banalne. Ale jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, żeby ostatni stopień na rampę powodował wybicie do góry z tej rampy. Więc jak macie połowę rampy, załóżmy, to tutaj do tej, powiedzmy w tym miejscu, powinienem postawić ostatnią stopę i wybicie z nią do góry, odchylając się do góry, odchylając głowę do góry i patrząc w cel, który chciał osiągnąć, czyli i łapię, tak? Odchyliłem się, wybiłem się, złapałem. Teraz pokażemy to w wykonaniu takiego zawodnika jak ja, który troszkę tu ma mniejszą dynamikę, mniejszą siłę. No i właśnie jak to wygląda z punktu widzenia kogoś, no kto po prostu się bawi w to bardziej, czyli właśnie ta niska. No i właśnie, coś się stało dziwnego, troszkę byłem za daleko i mało co nie spadł. Dokładnie tak, byłeś daleko względem ściany, więc w momencie, kiedy nie chwyciłeś krawędzi, odkryłeś troszkę do tyłu, więc to co bym zrobił na twoim miejscu, podbiegłbym, gdzie miał kolana brzucha i przy wybiciu patrzył w stronę rampy. W momencie biegu prędkość na rampie musi być najszybsza w tym miejscu, tak? Nie możecie zwolnić, bojąc się albo drobnić kroczkami, jak to Juraj często mówi, tylko trzeba na rampę napędzać, tak? Biegniemy, napędzamy szybko krokami i tutaj musi mieć największą prędkość podbiegu, tak? To stoją w tą technikę, o której powiedziałem. Dobra. I teraz było dobrze. To ja polecę jeszcze raz, korzystając właśnie tutaj na bieżąco z możliwości korekty przez kogoś to robi, to dużo, dużo lepiej.
Także bieg, odchylenie, najszybsza prędkość na rampie, odbijasz się i łapiesz górną krawędź. Pamiętaj o tym, żeby się odkręcić. Odkręć się! Dobra, jak schodzić z rampy? No tutaj mamy właściwie otwory w rampy, które pozwalają nam zejść przodem do niej. Pamiętamy też o tym, że w miarę możliwości schodzimy przodem, ile damy radę. Nie, natomiast też widziałem często, że niektórzy na różnych rampach w Polsce stosują taki patent, że się zjeżdżają, nie? Jak jest mocno śliska rampa, da się to zrobić. Tutaj jest dosyć przyczepna, więc no można się troszeczkę poobdzierać. No ale jak to wygląda? Czyli nabieg na rampę. Hop. Jak są krawędzie, to schodzimy po krawędziach, a jak tej krawędzi nie ma, to sobie przodem i przodem zejść, tak? Opcja druga. Wejście. Hop. Robili zawodnicy coś takiego, że sobie zjeżdżali, ale to nie polecam na tej rampie ogólnie, także to też jest troszkę niebezpieczne, ale przy wszystkich rampach 5-metrowych da się stosować taki patent na zjeżdżanie. Mamy już wysoką rampę, na niskiej różne patenty, techniki można oczywiście stosować. Schodzić się najpierw z niższą rampą, dopiero potem wybrać na wyższą. Tutaj w Galerii Plaza mamy taką możliwość, myślicie. Ale nie zawsze tak jest, czasem macie do dyspozycji tylko wysoką rampę 4-metrową albo wyżej i na niej musicie próbować. Co zrobić, żeby pozbyć się pod rampę w programie na przykład, jeśli to nie próbował? No wiadomo, że trzeba mieć najszybszą prędkość na rampie, czyli trzeba się rozpędzić na pewno. To jest krok. Wybiegamy, noga musi być tutaj, w przypadku tej rampy, to była mniej więcej tu. A w przypadku tej, ostatni krok, żeby sięgnąć, musi być gdzieś w tym przedziale. I tak samo wybicie musi być skierowane do góry. Ciało musi być odchylone, biodra są wciśnięte, aktywowane, lędziowe wciśnięte. Patrzymy, odchylamy głowę i staramy się wyjść z nogi i sięgnąć górnej krawędzi, której dołamy. Damy radę stołasz, tak? Także to jest teoria. A praktyka wygląda tak. Łapiemy górną rampę. Jak ktoś da radę. A teraz ja zobaczę, ile jestem w stanie zrobić. No mój rekord jest ta środkowa dziura, czyli 4,25. Raz kiedyś zrobiłem, generalnie te 4 metry dzisiaj to jest to trójka tak zwana i to jest mój maks. No ja tak właśnie około 4 metry jestem w stanie jeszcze zrobić. I tutaj Mati jest gotowy mnie przyasekurować troszeczkę. Zobaczymy, jak to w moim przypadku będzie. Nabiegłeś na ścianę, biegłeś. Biegłeś się. Biegłeś. W ogóle nie przestałeś momentu, kiedy ona się odchyla, nie? Aha. Kiedy się odchyla, odchylasz ciało razem z nią. Dobra, no i właśnie. I teraz w ogóle wbiegłem w ścianę, czyli zrobiłem coś takiego. Inna sprawa, troszkę się boję dzisiaj, więc to jest też coś, co ma duże znaczenie na tej przeszkodzie. Jeżeli się boimy, no to szansa na to, że wbiegniemy na rampę tak teraz, czyli biegniemy sobie. No odchylamy automatycznie ciało ze strachu, natomiast trzeba ten strach przezwyciężyć i trzeba w momencie biegu, jak się rampa zaczyna iść do góry, no to się już się odchylamy, idziemy na palce. Rampa właśnie jest też taką trochę mentalną przeszkodą i na moim przykładzie dobrze to widać, no bo ja generalnie wielu takich rzeczy ciągle się jeszcze boję. I co tutaj jest istotne? Tu właśnie musi być to pełne zaangażowanie. Po prostu nie ma myślenia, co się stanie, czy spadnę, czy nie spadnę. Tylko mocno trzeba wejść, rozpędzić się, no i zaangażować się na maksa, no i wtedy to jest do zrobienia. Więc za chwilę drugie podejście, zobaczymy jak to pójdzie. Otwieraj się. O, lepiej. O, teraz było dobrze. Ale wydaje się, że ta noga wciąż była troszkę za nisko. Teraz było najlepiej. Dzięki Mati tutaj za wszelkie sugestie. No i właśnie, mówiłeś, że moja wybijająca noga była najprawdopodobniej jeszcze za nisko. Tak. Czyli mógłbym podbiec troszeczkę wyżej i dopiero się wybić. Tak. To na zwolnę tebie pewnie będzie widać. No miałem nogę wystawioną wysoko, więc było sprawdzenie twojego, gdzie twoja noga, jakby ta wybijająca była najwyżej, nie? Jeżeli będzie niżej, to znaczy, że jeszcze miałeś potencjał jeszcze wybiec nogą wyżej i wtedy byś sięgnął pewnie dwójki, może jedynki. No jedynki jeszcze nigdy nie sięgnąłem tutaj, raz sięgnąłem dwójki. To jest mój rekord. I generalnie właśnie jeżeli się to trenuje, to fajnie nawet sobie jest zaznaczyć kredą. Tak. Gdzie ta noga się wybiła, później na filmie sobie popatrzeć, czy rzeczywiście tam była, czy się da wyżej właśnie progresować ten punkt wybicia nogi wyskakującej. Sprawa, no jakie byś ćwiczenia polecał tutaj? Do tego, co wzmocnić, co ćwiczyć,
żeby w ogóle fizycznie przygotować się do pokonywania takiej przeszkody jak rano? No na pewno nogi, tak? W momencie samego biegu nogi są potrzebne. Pamiętajcie, że biegacie sobie na stopach i łydki pracują mocno, bo staje cały czas na palcach, tak? Więc robię takie ćwiczenie, czyli wyjście sobie z pięt na palce do góry. Takie wznosy na pewno. Na pewno bym mógł porobić troszeczkę rzeczy na łydki, czyli i na czworogłowe uda, dwugłowe uda, czworogłowe uda, czyli po prostu zwykłe przesiady ze sztangą na pewno, ewentualnie wykroki i na jedną, na drugą stronę. Ewentualnie jakaś eksplozywność, coś... Eksplozywność, tak. Tylko musi mieć dynamikę w kończyn dolnych, żeby zaangażować raz, żeby bicie, a dwa, że szybkość biegu, tak? Przede wszystkim trening sprinterski na pewno wam będzie pomocny w przypadku samej rampy, no bo tutaj jest czysty bieg, tak? Technika biegu i tylko tyle. Technika biegu i wybicie. To są rzeczy, które się przydadzą jako przygotowanie w ogóle do... No do pokonywania tej przeszkody. Dokładnie tak. To były pro metody na przeszkody, na krzywą ścianę World Wall w wykonaniu Matiego i jakieś tam moje skromne próby, tak? Właśnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda na różnych poziomach. No, dzięki za wszelkie tipy. Nie ma problemu. Na pewno jest to kluczowa przeszkoda w każdym ninja, nie tylko w programie, ale w ninja zawodach, więc warto próbować rampę. No i nauczyć się biegania po to, żeby... Technika biegu jest taka sama, rampy są inne, ale jeżeli umiesz technikę biegu, no to wbiegniesz na każdą rampę. Tak, i co jest jeszcze ważne, ponieważ no, mówimy tutaj, no krzywa ściana, World Wall jako przeszkoda ninja. Tak. No ale nie do końca, ponieważ właśnie te przeszkody coraz częściej pojawiają się też na OCR-ach i normalne biegi OCR są właśnie rampy. Najczęściej mają liny. Także nie trzeba dobiec do samego końca i można złapać się tej liny, jest troszeczkę łatwiej, ale ta technika jest no, identyczna, co jest jeszcze ogromnie ważne. Ja tego doświadczałem niedawno na jednym z OCR-ów. Była rampa, która była oszroniona i wręcz oblodzona. No, więc to jest kompletnie co innego i tylko dlatego, że mam podstawy tej techniki, no to byłem w stanie tą przeszkodę dokładnie tak zrobić. Zmienia się struktura, kiedy powiedzmy rampa jest śliska i wtedy zupełnie inaczej się podbiega. No już pod 4,5 metra na śliskiej ściance byłoby mega ciężko po prostu. Tak jakbyście mieli osłabe buty po prostu i rampa by była śliska. No to nie tam tak. Właśnie była lina, więc chodziło o to, żeby złapać po prostu taką linę. Tak, linia jest dużo łatwiej, wtedy jest konieczna na pewno. Ale no, w każdym razie na OCR-ach ta przeszkoda też się pojawia, więc jak ktoś nawet nie jest zainteresowany ninja, to ja osobiście polecam akurat tą przeszkodę też potrenować. Także dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Up.